Słynna Jolka z największego hitu Budki Suflera miała swój rzeczywisty pierwowzór, a tekst piosenki jest zapisem gorącyjnego wakacyjnego romansu pewnej mężatki. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o największym hicie Budki Suflera, Jolka, Jolka, pamiętasz? Płyta Budki Suflera z 1982 roku, zatytułowana Za ostatni grosz, osiągnęła sukces, ale dwa lata później grupa niespodziewanie straciła wokalistę. Romuald Trzystaw od pewnego czasu miał coraz większe problemy z głosem, na co wpływ miał fakt, że palił bardzo dużo papierosów. Nie pomagało nawet, że w trasie jeździli z zespołem laryngolodzy i masażyści, gdyż koncertowy tryb życia okazał się dla pana Romualda zbyt wyczerpujący. Trzystaw zaznaczał jednak, że o jego odejściu zadecydowały przede wszystkim sprawy finansowe. Nie zarabiał tyle, ile oczekiwał. Poza tym doszły jeszcze względy ambicjonalne. Był to bowiem okres, w którym Budka Suflera stała się czymś na kształt zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Grupa koncertowała razem z Urszulą i Felicjanem Andrzejczakiem, a na dodatek powrócił jeszcze Krzysztof Cugowski. Na koncertach śpiewało zatem czterech wokalistów i Trzystaw doskonale wiedział, że Cugowski powrócił do Budki nie po to, by na scenie odgrywać jakieś ogony, a miał taką naturę, że wolał otwarcie zrezygnować, niż pokątnie wylewać z tego powodu żale. Tymczasem Romuald Lipko miał już materiał na kolejny ogromny hit. Wprawdzie skomponował utwór jeszcze w 1980 roku, ale odłożył go na lepsze czasy. Zapewne zdawał sobie sprawę, że Trzystaw nie uniesie utworu pod względem wokalnym, gdyż chciał, by powstało coś w stylu ballad Roda Stewarta. I miał też pomysł na dokończenie całości. Podobno chodziło o refren, gdyż przez długi czas nie mógł sobie z nim poradzić. I ostatecznie sprawa wymknęła się spod kontroli. Zwrotki były w stylu Stewarta, a refren poszedł w innym kierunku. I chyba dobrze, gdyż wbrew jego intencjom, zamiast pastiszu Stewarta, powstało coś bardzo, bardzo oryginalnego. Muzyka jak zwykle stała na wysokim poziomie, chociaż aranżację można uznać za wręcz estetyczną. Wolne tempo podkreślało natomiast wymowę tekstu i fantastyczną interpretację wokalisty. Felicjan Andrzejczak śpiewał jak starzejący się mężczyzna, który wspomina najpiękniejsze chwile swojego życia i żałuje, że w przyszłości nic podobnego go już nie spotka. Tekst Marka Dutkiewicza od samego początku wzbudzał emocje, a z upływem lat podobno powstały nawet prace uniwersyteckie na jego temat. Sam autor twierdził, że z perspektywy lat Jolka była właściwie niezwykłym popkulturowym zjawiskiem. To jest ten przypadek, gdy song znakomicie trafia w realia. Prosty refren o emigrowaniu, przenoszeniu się, piciu wódeczki i młodzieńczej miłości, który niesamowicie oddawał klimat lat 80. To było coś więcej niż przebój, z czego wówczas kompletnie nikt sobie nie zdawał sprawy. Jednak na początku członkowie zespołu nie byli, delikatnie mówiąc, zachwyceni tekstem. Dopiero gdy Lipko wręczył go recepcjonistce hotelu, w którym się zatrzymali, i dziewczyna się wzruszyła, zmienili zdanie. A całkowicie zakochali się w utworze, po tym jak Andrzejczak zaśpiewał go w studiu. Treść piosenki długo wzbudzała kontrowersje. Jeszcze w 1998 roku na łamach Gazety Wyborczej zarzucano Dutkiewiczowi brak dydaktyzmu i wymyślanie absurdalnych sytuacji. Zakonnice na plaży, zaśmienie słońca, żebranie o benzynę. Jednak tydzień później pewien anonimowy czytelnik przysłał do redakcji list, w którym stwierdził, że był świadkiem historii, o której mowa w piosence. No tak było. Nie zmyślam. Wszystko działo się w 1982 roku w Karwi nad Bałtykiem, a jej bohaterami była niejaka Jola R., której mąż pracował w Anglii, i sam Dutkiewicz. Faktycznie doszło wtedy do częściowego zaśmienia słońca, a zakonnice wędrowały po plaży. Dutkiewicz przebywał wówczas w Dębkach i do Joli, mieszkającej na letnisku z dzieckiem, dojeżdżał samochodem. Czytelnik twierdził, że podobno mąż Joli, narzeczoną, faktycznie miał kiedyś jak sen i nawet z nią chodził do jednej klasy. Dlatego sądzi, że z tym autobusem Arabów to była już tylko metafora Dutkiewicza, którego trochę zbyt daleko na skrzydłach poezji poniosła. Jednak letni romans zakończył się rozwodem państwa R., a Dutkiewicz dopiero po latach przyznał, że tekst miał podłoże autobiograficzne. A właściwie, że opisywał konkretny fragment jego życia, gdyż był to paradokumentalny zapis jego romansu. Nie był to związek zbyt długi, ale w tamtym okresie dla niego na tyle istotny, że postanowił poświęcić mu piosenkę. Zapytał jego bohaterkę, czy nie ma nic przeciwko temu. Podobno nie miała, ale samego tekstu jej nie pokazał. Dutkiewicz od dawna nie widział swojej znajomej, słyszał jednak, że mieszka w Warszawie.
Natomiast jej eks-mąż najwyraźniej był dumny, że przedstawiono go w piosence. Prostował jednak, że narzeczona nie zdradziła go z autobusem Arabów, lecz tylko z mikrobusem pełnym islamskich kochanków. Zawsze jednak to trochę mniej, prawda? Ale chyba największym dowodem uznania dla tego utworu było jego wykonanie w 2014 roku na przystanku Woodstock. Zespołowi towarzyszyło co najmniej 500 000 fanów, według niektórych szacunków było ich nawet o 200 tysięcy więcej. Jolka, Jolka, pamięta za to ze snu, gdy pisać, tak mi się... Więcej o przebojach epoki Polski Ludowej znajdziecie w mojej książce napisanej razem z Markiem Sierockim Przeboje PRL. A jeżeli wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę w samo południe. Hej!